Witam Państwa na kanale Przepowiednie i Prorocy. Dzisiaj przedstawię Państwu wizję Anny Katarzyny Emmerlich, niemieckiej wizjonerki żyjącej na przełomie XVIII i XIX wieku, dotyczącej Kościoła katolickiego w końcu czasów. Jej tytuł to Ciemność w Kościele. Widziałam Kościół ziemski, to znaczy społeczność wierzących na ziemi, owczarnię Chrystusa, w jej stanie przejściowym na ziemi, pogrążoną w całkowitych ciemnościach i opuszczoną. Wy, kapłani, wy się nie ruszacie, śpicie, a owczarnia płonie ze wszystkich stron. Nic nie robicie. Och, jakże płakać będziecie nad tym dniem. Gdybyście choć wypowiedzieli jedno Ojcze Nasz. Widzę tak wielu zdrajców, nie odczuwają cierpienia, kiedy się mówi. Źle się dzieje. W ich oczach wszystko idzie dobrze, byle tylko doznawali chwały tego świata. Widziałam też wielu dobrych i pobożnych biskupów, lecz wątłych i słabych. Źli często brali górę. Widzę ułomności i upadek kapłaństwa. Widzę też przyczyny tego i widzę przygotowane kary. Słudzy Kościoła są tak gnuśni, nie czynią już użytku z mocy, jaką posiadają dzięki kapłaństwu. Dla niezliczonych osób dobrej woli dojście do źródła łaski z serca Jezusa było zamknięte i utrudnione z powodu zniesienia pobożnych praktyk oraz z powodu zamknięcia i profanacji kościołów. Cały ten głęboki zamęt, z powodu którego cierpieli wierni, wynikał stąd, że wielu z tych, którzy przyoblekli się w Jezusa Chrystusa, coraz bardziej zwracało się w stronę bezbożnego świata i wydawało się zapominać o cnotach i nadprzyrodzonej mocy kapłaństwa. W tym wszystkim poznałam, że czytanie genealogii naszego Pana przed Najświętszym Sakramentem, święto Bożego Ciała, zamyka w sobie wielką i głęboką tajemnicę. Poznałam bowiem, że nawet pomiędzy przodkami Jezusa Chrystusa, według ciała, liczni nie byli świętymi, a byli wśród nich nawet grzesznicy. Mimo to nie przestali być stopniami drabiny Jakubowej, po których Bóg przyszedł do ludzi. Tak więc nawet niegodni biskupi są nadal zdolni do sprawowania najświętszej ofiary i do udzielania sakramentu kapłaństwa, wraz z wszelką mocą z nim związaną. Widziałam wielką liczbę kapłanów dotkniętych ekskomuniką, którzy wydawali się tym nie przejmować, a nawet o tym nie wiedzieli. A jednak byli ekskomunikowani od chwili, gdy wzięli udział w pewnych przedsięwzięciach, gdy weszli do pewnych stowarzyszeń i przejmowali opinie, na których ciążyła klątwa. Widziałam tych ludzi w takiej mgle, że byli jakby oddzieleni murem. Widać z tego, jak bardzo Bóg liczy się z dekretami, postanowieniami i zakazami głowy Kościoła i podtrzymuje je, choć ludzie się nimi nie przejmują, przeciwstawiają się im lub wyśmiewają. Widziałam, jak smutne były konsekwencje przeciwstawiania się Kościołowi. Ujrzałam, jak to przeciwstawianie się rosło, a w końcu heretycy wszelkiego rodzaju przybyli do Rzymu. Poznałam, że poganie adorowali niegdyś pokornie bóstwa odmienne od nich samych. Ich kult był lepszy niż kult tych, którzy sami siebie adorują w postaci tysiąca idoli, a pomiędzy nimi nie pozostawiają żadnego miejsca Panu. Ujrzałam, jak stało się oziębłe duchowieństwo i zapadła wielka ciemność. Widok rozszerzył się i wtedy zobaczyłam wszędzie wspólnoty katolickie, prześladowane, dręczone, uciskane i pozbawione wolności. Widziałam wiele zamkniętych kościołów. Ujrzałam wojny i rozlew krwi. Wszędzie było lud dziki, nieuczony, walczący przemocą. To nie trwało długo. Kościół świętego Piotra był podkopywany zgodnie z planem ułożonym przez tajną sektę. W tym samym czasie uszkadzały go burze. Widziałam, jak pomoc przyszła w chwili największego niebezpieczeństwa. Na tym kończy się wizja Anny Katarzyny Emmerlich,
dotycząca Kościoła końca czasów. Nie jest ona długa, ale bardzo wymowna i niesie ze sobą wiele skojarzeń z obrazem tego, co widzimy obecnie. Pojawia się pytanie, czy dzisiejsze czasy to już jest ten czas opisany w wizjach niemieckiej wizjonerki. W Polsce jeszcze tego nie doświadczamy, ale na zachodzie Europy jest wiele krajów, w których nie praktykuje się sakramentu spowiedzi. Jaką wtedy wagę ma przyjmowanie Komunii Świętej w stanie obciążenia grzechami śmiertelnymi? U nas natomiast w Polsce w mediach liberalnych pokazywany jest wypaczony obraz Kościoła obciążonego ciężkimi grzechami przeciwko czystości ciała. Dla widzów oglądających te programy pokazywani są tylko i wyłącznie kapłani, którzy w swoim życiu upadli i okazali się słabymi ludźmi. Czy nie jest to przemyślane, aby pokazywać tylko taki obraz Kościoła? A przecież występki te tyczą się tylko znikomej części kleru. Jakże często osoby oglądające te programy mogą nosić w sobie zwątpienie i może to być powodem do zerwania łączności z Kościołem. Następna wątpliwość, która ciśnie mi się na usta, to czy branie Eucharystii na rękę nie powoduje zwątpienia u części wiernych w realną obecność ciała Chrystusa w Eucharystii? Wszystko to może wydawać się procesem bardzo dobrze zaplanowanym i wykonywanym skrupulatnie według planu. Przytoczę jeszcze raz słowa wizjonerki. Zobaczyłam wszędzie wspólnoty katolickie, prześladowane, dręczone, uciskane i pozbawione wolności. Słowa te też są bardzo wymowne i niosą skojarzenia z bieżącymi czasami. Gdy zaczniemy przysłuchiwać się informacjom napływającym z całego świata, to wszędzie wiarą uciskaną na całym świecie są chrześcijanie. Czy to będziemy mówili o krajach arabskich, gdzie następuje obecnie wyniszczenie chrześcijaństwa, które mimo restrykcji trwało tam od 2000 lat? Czy to w czarnej Afryce, gdzie mordowane są całe chrześcijańskie wsie? Czy nawet wśród wyznawców hinduizmu nie dochodzi do przemocy wobec naszych współwyznawców? Nawet wyznawcy buddyzmu atakują chrześcijan i jest stosowana wobec nich przemoc. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Takie są przecież dzisiejsze Chiny. Czy nie kojarzy się to nam ze słowami Anny Katarzyny Emmerlich? Jeszcze raz przytoczę kolejne słowa wizjonerki. Cały ten głęboki zamęt, z powodu którego cierpieli wierni, wynikał stąd, że wielu z tych, którzy przyoblekli się w Jezusa Chrystusa, coraz bardziej zwracało się w stronę bezbożnego świata i wydawało się zapominać o cnotach i nadprzyrodzonej mocy kapłaństwa. W tym miejscu mogę przedstawić swoje osobiste przemyślenia. Kiedyś, gdy ktoś odchodził ze stanu kapłańskiego, robił to po cichu, bez zbędnego zgiełku, jakby z zawstydzeniem, jakby się tego wstydził. Dzisiaj bardzo często jest to robione przed kamerami, mocno nagłaśniane. Takie osoby pozują nawet na celebrytów. Wymowne jest tutaj wyciszenie i wycofanie się głów polskiego Kościoła i niezabieranie głosu w sprawach, w których on powinien nie tylko brzmieć, ale i grzmieć. No cóż, Kościół katolicki, jak wiemy, jako mistyczne ciało Chrystusa na ziemi, ma przeżyć drogę krzyżową, jaką przeżył Chrystus w drodze ku zmartwychwstaniu. Na końcu jednak cały Kościół, jak i każdego z nas, ma spotkać zwycięstwo nad śmiercią wieczną. No cóż, myślę, że dzisiaj zbyt dużo dodałem od siebie komentarzy własnych, ale akurat ta wizja wizjonerki bardzo mocno do mnie trafiła. Do wszystkich z Państwa, którym podoba się to, co robimy na naszym kanale, zwracam się z prośbą o danie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Po zasubskrybowaniu kliknięcie w dzwoneczek spowoduje, że pojawi się dla subskrybentów informacja o nowym filmie na naszym kanale. Zostańcie z Bogiem.